to jak śnieg, to też zapytam o narty. Czy pan jeździ? Trochę tak, trochę jeszcze. Nie jestem wykwintnym narciarzem, ale zdarzyło mi się nawet zjechać z Charendy. Ktoś, kto jeździ do Zakopanego, to wie, że to jest taki dosyć wymagający stok. No, radzę sobie, gdy założę, to potrafię zjechać. No może tyle. A inne sporty zimowe? Nie, to raczej narty. Raczej narty. Ja się wychowałem nad jeziorem przez 40 kilka lat, także na łyżwach też potrafię jeździć i to całkiem nieźle. Ale jeżeli już mówimy o takich stokach, gdzieś tam mówimy o Zakopanem, no to raczej narty chyba wszystkim się skojarzą. Tak też i mi, gdy mam taką możliwość, gdy chwilę czasu gdzieś tam dysponuję, chwilę czasu, gdy jedziemy na przykład sobie rodzinnie do Zakopca, tak mówiąc kolokwialnie, to wtedy te narty zakładam. Postanowienia? Nie wiem. Nie mam nałogów, z którymi muszę walczyć, ale no, takie może postanowienie, no już takie najbardziej chyba proste i banalne, to każdy z nas pewnie sobie mówi, że weźmiemy się bardziej za siebie, tak, żeby lepiej wyglądać. No ja też tak sobie postanowię. Czyli ćwiczenie, jakiś sport? No pewnie, że tak. No jakaś tam siłownia, jakiś crossfit, zobaczymy.